No i witam was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Z tej strony Yuken, a przed wami ósmy już odcinek z serii Cities Skylines 2, w którym budujemy miasto marzeń, czy tak zwane miasto doznań. Moi drodzy, w poprzednim odcinku troszkę ponaprawialiśmy drogi, żeby nie było korków. Jakoś to zadziałało. Zrobiliśmy oczywiście linie autobusowe, które, jak myślałem, będą korkowały ruch, ale tak naprawdę go nie korkują. Przyspieszymy sobie czas, ponieważ dziś, moi drodzy, mam wrażenie w ogóle na pierwszym trybie czasu, mam wrażenie, jakby to było wszystko jakoś spowolnione. I w dzisiejszym odcinku chciałbym, nie wiem jeszcze na ile nas na to stać i tego się przekonamy, chciałbym w dzisiejszym odcinku, moi drodzy, zająć się portami. Ale chciałbym te porty na pewno jakoś rozdzielić, czyli żeby jeden port, no wiadomo, był portem towarowym, który będzie przy strefie towarowej, a drugi port portem do statków osobowych, pasażerskich. Co zauważyłem i czego mi tu strasznie brakuje, to nie ma naprawdę zbyt wielu, bo ciężko nazwać to charakterystyczne budynki, często ciężko jest nazwać, moi drodzy, budynkami unikatowymi. Naprawdę, o, coś tu się pojawiło, rezydencja Gwiazdy Teatru, no dobrze, sobie ją może wybudujmy. Niech jakaś gwiazda teatru nam tu zamieszka i też troszkę samopoczucie ludziom poprawi. Natomiast no powiem wam, że niech sobie zamieszka może tu blisko ronda, nie musi mieć jakichś super, nie wiem jakich warunków. O, mamy kolejne osiągnięcie. Tu jakieś apartamenty, no to ja myślę, że apartamenty, no to z dala od strefy przemysłowej, apartamenty bym gdzieś też tutaj pyknął. Może jakieś miejsce się znajdzie. Ale właśnie a propos tego, bardzo, bardzo, moi drodzy, brakuje mi budynków unikatowych. Naprawdę jest z tym jakiś totalny problem. Powiem szczerze, nie ma tego. Brakuje zdecydowanie. Tu może apartamenty wejdą. Bo to cieniutkie jest. Dobra, tak cieniutkie to tutaj. Czemu takie cieniutkie? Tak już takie gwieździste apartamenty, to obsadzimy to czymś. I więcej tutaj nie ma. Natomiast bardzo mało jest tych wszystkich, słuchajcie, budynków, co mnie trochę smuci, bo byłem nauczony, że turystykę rozwijałem i budowałem przeróżne budynki unikatowe i ma to oczywiście związek ze statkami. Natomiast co do statków, właśnie, to musimy wybudować port. Oto, a, 420 tysięcy, damy radę, kasa jest. To wtedy nam się pewnie odblokuje to i będziemy mogli to jakoś tam ogarnąć. Co bym zrobił? Aż mnie kusi trochę na tej wyspie, no ale to raczej nie miałoby większego sensu, moi drodzy, robić na wyspie port, bo i tak musiałbym mostami to zrobić. Myślę, że tutaj taka zatoczka na port jest całkiem spoko, tylko co, najpierw muszę jednak drogę wybudować? Nie muszę najpierw drogi, okej. Okay. Odblokowało nam się to coś. Zobaczmy, jak to działa, czy ja sobie z tym poradzę, bo łączy punkty. No to co? Znaczy, że muszę zaznaczyć pewnie to z tamtym, bo jest to jakoś tak dziwnie zrobione, że wiecie, w tej pierwszej jeszcze wersji no nic nie mogę połączyć. A, tu jest jakiś punkt. Dobra. A to co to jest? To wychodzi na to, że... Aha, to jest samolot. Okej. Okay. A to? No ale nie połączymy, bo... Kurczę. Może w drugą stronę? O! O, 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 o! Udało się? Nie udało się. Nie wiem, jakoś jeszcze jest to dziwnie, słuchajcie, zrobione według mnie, powiem wam szczerze. I myślę, że będzie to jakieś problematyczne, no bo punkty są, tu jest też punkt, ale no było to prostsze na pewno. Szeroki tunel, średni tunel. No co, ja mam jakiś tunel wybudować? To jest może to? Czekajcie. Aha, dobra. I to muszę połączyć, tylko muszę oczywiście kupić działkę. Dobrze, to już wszystko wiemy. Czyli widzicie, mówiliście też, że
się szybko dosyć statki pojawiają, a wcale tak, moi drodzy, to nie jest, bo musimy kupić kwadraciki, ażeby po prostu to zrobić. Jest to dziwnie zrobione, powiem szczerze. W jedynce mi się to bardzo, bardzo ze statkami... Okej, dobra, połączyliśmy, czyli teraz... teraz co? Teraz... Nie wiem co, to chyba jest w ogóle do, jeżeli ktoś by chciał linie statkowe robić. Dobra, zostawmy to. Jakiś tam tunel zrobiłem, wykupiłem te kwadraciki. No troszkę według mnie to jest bez sensu. Dobra, czyli trzeba drogę. No jeżeli przy porcie, ja zawsze robiłem, słuchajcie, drogę jednokierunkową. To mi się sprawdzało. Dobra, zatrybiło czy nie zatrybiło? No nie zatrybiło. Że niby nie ma dostępu do drogi. Widzicie, i tu na przykład a teraz zniknęło. Mi tu na przykład Movita, słuchajcie, brakuje. Brakuje mi naprawdę wielu, wielu, moi drodzy, narzędzi, które... Oj, nie to miało być. Wielu narzędzi, które naprawdę według mnie powinny tutaj się znaleźć. Obniżymy po prostu trochę i zobaczymy, jak to wyjdzie. Tutaj tą część po prostu obniżymy, oczywiście zrobimy gładzenie, wiadomo, że tak, ale jak już droga tutaj ma przebiegać jakaś skądś, to troszkę to zrobimy. Bardzo wielu narzędzi, słuchajcie, mi brakuje i nie chcę być tu jakąś marudą czy malkontentem, bo wiecie, że mam bardzo pozytywne podejście do życia, do ludzi, do świata. Okej, zatrybiło. Natomiast są tutaj ewidentne po prostu niedopracowania w City Skylines 2 w porównaniu, mówiąc, do jedynki, więc trudno, żebym oczywiście udawał, że wszystko jest super, jeśli nie jest super, no wiecie. No nie jest super, nie oszukujmy się, moi drodzy, super nie jest. Mam nadzieję, że to też z update'em zostanie naprawione, bo to mi się nie podoba. No to dobrze, moi drodzy, no to cóż... Zrobimy to w bardzo prosty sposób, a mianowicie taki, że będzie zjazd z autostrady, jakieś takie dziwne mosty. Ja myślę, że nad kształtem drogi to się później... Aha, tylko jest mały problem. Ajajaj, moi drodzy, coś na pewno będę musiał przeciągnąć, żeby nam prąd się przeciągnął, bo to nie będzie tak hop-siup, jakbyśmy to sobie chcieli i życzyli. No niestety, moi drodzy, tak hop-siup to nie będzie. To jeszcze tam jakoś tam połączymy. I spoczko, spoko, lokolus i spontan, to później jakoś dopracujemy, albo może po prostu dodamy teren. Na razie to ja tylko patrzę, wiecie, jak to jakoś tam sprawić, żeby ten port po prostu funkcjonował. Więc może tak, nie wiem, co tutaj będziemy robili, wiadomo, że już się liczycie z tym, że na pewno będzie tu przebudowa tego obszaru, tutaj na pewno coś będziemy... No działali w tym obszarze i coś będę tworzyć, to będę przebudowywać. Na razie chodzi tylko o port. No i generalnie chcąc, nie chcąc, no chyba, że zrobimy to po prostu w postaci zwykłej drogi, co pewnie ruch... Co pewnie nam, moi drodzy, ruch właśnie tam... Niestety spowoduje, ale trudno, no nie wiem, tak na razie podłączmy, zobaczymy, no to jest, wiecie, testowo, chodzi, to akurat tą drogę w tej chwili podciągnąłem tylko i wyłącznie po to, ażeby tutaj był prąd, żeby to było zasilanie i ścieki, tak, także to jest na razie taki, wiecie, pic na wodę, fotomontaż, tak bym dokładnie to sobie nazwał. Tutaj bym zrobił port towarowy, no ale pewnie historia będzie znowu zataczała koło i będzie trzeba, no chyba, że się uprę i zrobię tutaj port towarowy, bo po prostu oszczędzamy, moi drodzy. Na początku oszczędzamy, więc myślę, że nie ma co... Oje, jakie to wielkie. Słuchajcie, no...
Aha, limit miasta, czyli tak czy siak kwadracik trzeba kupić. No dobra, no ale to powiedzmy, że. No, to jest. A nie mam kupionego kwadracika, serio? No mam. Tam już nie będziemy morza kupowali. Po co morze kupować? Kwadracik z morza. No powinno być git. Tak tutaj. Port towarowy. W wodzie. Wymagana droga. Dobra. I wtedy to tak samo byśmy musieli pewnie połączyć tym. Nie wiem, załóżmy, że w taki sposób. Uczę się, moi drodzy, tego. Uczę się, jak to powinno działać. Nie wiem, czy jest dobrze, czy nie jest dobrze. Na razie się tego uczę, bo tak jak mówię, jest to dosyć dziwne wszystko dla mnie. Ale tutaj wtedy też zrobimy właśnie drogę, która w jakiś tam sposób do tego portu poleci. Chociaż tu, jak widzimy, jest coś mocno z terenem nie tak. Więc na pewno. Może bardziej tu. O. Tutaj bym wolał, wiecie, ten fragment na pewno jakoś podwyższymy po prostu. To chyba nawet kasy nie kosztuje. Więc tu możemy sobie ten fragmencik, o, podwyższyć i wtedy droga już pójdzie wyżej. Zaraz na pewnie woda wyleje. To będziemy później tutaj rzeźbić, gładzić, to już tam później. Czyli tak, czyli to jest do zdecydowanie usunięcia jednak. Okej, no to ten fragment też by był chwilowo do usunięcia, bo coś tu naszkodziłem, jakiś szkód strasznych narobiłem, więc może trochę to wygładźmy, bo nie wiem, co ja tutaj już robię. Dobra. Ciekawe, czy tu zaraz zacznie coś jeździć, jeśli chodzi o samochody. No nie wiem, moi drodzy, no generalnie tak jak mówię, jakoś tak jestem do tego Cities nie, że negatywnie nastawiony, tylko ono jest takie gołe, łyse i może wiecie, co chcę wyrazić tymi takimi słowami bardzo. I tak moim zdaniem delikatnymi. Będzie ostry zakręt. Że po prostu wielu rzeczy tu naprawdę brakuje w tym Cities. A gdzie to mamy? Aha, to musimy na wprost w miarę, że po prostu nie wiem, jest to takie. Nie, i tak musimy trochę zawrócić, bo chciałbym przed tą serpentyną autostradową się wbić. Że naprawdę nie jestem jakiś tam super wymagający, ale no sami widzicie, graficznie na przykład to nie powala, tak? W porównaniu z jedynką. W sensie, że no jak zrobicie zbliżenie, owszem, ale. Czy na przykład takiej odległości, jak ja tutaj drogi robię, czy coś, czy to jest aż tak warte swojej ceny? No, no nie, moi drodzy, no zdecydowanie nie. To twórcy powinni na klatę przyjąć. Wiem, że się powtarzam z wieloma rzeczami, typu, że nie wiem, brakuje. No właśnie, zobaczcie, że brakuje tam mi czegoś. No bo tak, wielu rzeczy mi, moi drodzy, jak najbardziej wielu rzeczy mi tu brakuje. Zrobimy może mniejszy pędzel. O, bo tutaj może było troszkę za wysoko jednak, okej. No to zrobimy niżej, spoko. Spoko, lokolus i spontan. Ale to myślę, że opinie wielu z was są bardzo też zbliżone, że te odczucia nasze są. Po prostu gramy w tej chwili na grze, która nas w jakiś tam sposób rozczarowuje, no bo cena jest kosmiczna. Nie oszukujmy się, dla mnie to jest bardzo dużo kasy. A jest ileś nowych opcji, ileś rzeczy poprawionych, super, ale nadal i tak chyba czekamy za tymi brakującymi rzeczami. Bo jeżeli miałbym nawet jakąś recenzję w tej chwili zrobić, to jest masa niedoróbek, które tutaj nam towarzyszą.
No może wynika to z tego, że jesteśmy nauczeni grać jednak mając te dodatki, bo jednak zwykli ludzie fajne dodatki porobili. Przecież ten Traffic President, no to jest kapitalne narzędzie do sterowania ruchem ulicznym. I zresztą nie tylko Traffic, bo jest masa innych fajnych rzeczy, które też tutaj fajnie oddawały. Ale dobra, nie będziemy tutaj na razie się w jakieś oceny bawili, olejmy to. Zobaczmy, czy po prostu będzie nam to działało. I teraz pytanie, moi drodzy, oczywiste. No właśnie, 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 właśnie. Jeśli chodzi o policję, o straż pożarną. No o straż pożarną niby coś nie coś tam jest, ale ja myślę, żeby nam się statek jakiś nie zapalił, to do helikopterów gaśniczych damy tutaj to, a jeśli chodzi o komisariat policji, to ja bym go, wiecie co, skoro tą drogę mamy tutaj, to ja bym go śmiało tutaj pyknął. I jednocześnie ten komisariat nam też troszkę tutaj, że tak powiem, tą strefę naprawi. Dobrze. Mi tu generalnie, słuchajcie, jakiejś muzyki brakuje, ale to chyba bym musiał radio włączyć w opcjach, tak mi się wydaje. Jeśli dobrze się nie mylę, zaraz sprawdzimy. Okej. Music non-stop. O. I to rozumiem. Tylko pewnie będą co chwilę coś kolesie się tutaj nam odzywali, jak to w radiu. Ale jest zupełnie inny klimat, na pewno. No jadą jakieś ciężarówki, patrzcie, moi drodzy, co tu w ogóle... O, tu w porcie są jakieś bariery, dodatkowe dźwigi po... O, o, o. Dobrze, na razie nas może na to nie stać. Moi drodzy kochani, tu jakieś rozbudowane magazyny, nie wiem o co im chodzi, czemu jest na czerwono. Ale dobra, na razie to zostawmy. Są jakieś opcje, i to na pewno, słuchajcie, to jest dużym plusem, bo zobaczcie, są rzeczy, które nam... Widzicie, że tutaj jakiś dworzec autobusowy, także są opcje, które twórcy dodali i one są bardzo pozytywnym zaskoczeniem, że na przykład możecie rozbudowywać dane, że tak powiem, tutaj budynki, tak? Jak na przykład chyba uniwersytet będziemy niedługo musieli rozbudować. Chociaż nie jest jeszcze tutaj on pełen, ale co daje jeszcze? Ogromna biblioteka. Aha, zwiększa szansę na ukończenie studiów. Okej. Nie potrzebujemy więcej sal. Ale park? Czemu nie, moi drodzy? Park zawsze moim zdaniem w cenie. Samopoczucie zwiększy. Według mnie park zawsze... mile widziany, moi drodzy. Park niech sobie będzie, pewnie, że tak. Bo tutaj z tymi parkami to też tak u nas różnie bywa właśnie a propos parków. Nie, no jest wszędzie w miarę zielono. Jak to w ogóle wygląda? No jesteśmy jeszcze na plusie. Nic nam nie spadło jeszcze, jeśli chodzi o dochody. Jeśli chodzi o wodę, to jesteśmy na pograniczu razem ze ściekami, więc będzie trzeba o to zadbać. Tutaj dzielnica nam się rozwija i raczej nie marudzą, że jest... Czy to hałas, czy zanieczyszczenia. Tu trochę ktoś marudzi, ale to na wysoki czynsz. Oni mają tutaj jakieś parki. Coś tam im budowałem. Może niedużo, może warto coś im... Też myślę, że wiecie co... O, parki i parkingi może. Bo tu też nie jest jakieś tam miejsce, słuchajcie, moi drodzy. W sumie tutaj mógłbym od tej strony. Tamten zburzę. To zburzę, bo tutaj na strefę handlową mam przewidziane miejscówki. Ale właśnie te parkingi, tak, tak. To mi tutaj się akurat podoba, że jakaś tam w miarę możliwość jest. O, zobaczcie, są zadowoleni bardzo z parkingów. Także super, niech będą zadowoleni. O to mi chodzi, żeby mieszkańcy moi byli jak najbardziej zadowoleni, żeby byli szczęśliwi, uśmiechnięci. Dobrze. Także trochę im tutaj, widzicie, parków jakiś dodałem. Niech mają tutaj
wiecie, przyrodę, naturę, niech będą szczęśliwi. Tutaj też tak średnio z tym widzę. Troszkę się pozmienia tutaj, myślę też, i wartość ziemi, mam nadzieję, od tego. No jeśli chodzi tutaj, to jest tak bardzo, nie wiem, pomarańczowo, czyli jakby za szczęśliwi nie byli. Też kwestia jeszcze jakiegoś parkingu. O, tutaj przy jakiejś tam szkole damy parking. Pewnie, że tak. Tu więcej to już nie ma gdzie co wepchnąć za bardzo, jak mam być szczery. No, także jakiś tam parking pododajemy, pewnie, żeby byli jak najbardziej wesołymi nam tutaj mieszkańcami naszej przepięknej. A tu koło szkoły możemy walnąć jeszcze jeden. Dobra, jeszcze jest to tak dziwnie kolorystycznie. Wszystko na pomarańczowo, no ale to wynika chyba, nie wiem z czego, moi drodzy. Że zasięg parku to może też wynikać, słuchajcie, z budżetu. Ja myślę, że to już jest powoli moment, który my powinniśmy na ten budżet, bo skoro jednak im, słuchajcie, podatków nie obniżaliśmy i mają dosyć wysokie te podatki, no to myślę, że tak, drogi zostawmy, tu bym raczej budżetu nie zmieniał, elektryczność spoko, wodociągi spoko, służba zdrowia zobaczmy, odpady, no to tam generalnie chyba już nam się miejsca kończą tak w ogóle, jeżeli mam być szczery, a nie chciałbym powiększać, no właśnie, ochrona przeciwpożarowa, może dlatego już niestety na minus wchodzimy, bo widzicie, podniosłem tutaj opłaty, chociaż policja może być trochę mniej, bo jest dużo komisariatów. Transport, parki, widzicie, parki, dlatego mamy na pomarańczowo, no parki trzeba podnieść, ale to nie jest jakoś tam duży koszt. I łączność myślę, że też by wypadało podnieść, no. Teraz będziemy na minusie, moi drodzy, jak te opłaty troszeczkę podniosłem, żeby korzystało miasto, to troszeczkę nam minus się załączył. W ogóle nie wiem, czemu nam spada mieszkańców. Populacja, co to się jakaś tutaj jakiś... Podniosłem, kurczę, opłaty na... Moi drodzy, zbudowałem port towarowy, wybudowałem im parki, podniosłem im jakby budżet na dane, a chorują, to co znaczy, że umierają, czy co? Dostęp do służby zdrowia, a to może dlatego oni są tu średnio szczęśliwi? Kurczę, no ale tu jest jakby... Nie, tu nie ma chyba w ogóle kliniki, moi drodzy. To jest krematorium. Dobra. Dobra, moi drodzy, no to nie mamy wyjścia, to trzeba im tu klinikę... Trzeba im tu pierdyknąć klinikę. To może być powód. A też tych klinik nie mamy nie wiadomo ile. Jedna jest, widzę, chyba przepełniona nawet. Także myślę, tutaj jest też tak na czerwono. Więc nie wiem, czy tu po prostu nie walniemy kolejnej kliniki. I to będzie dobry pomysł, widzicie? Czyli jednak, żeby to jakoś... Jednak muszę tutaj bardziej obserwować te wszystkie wskaźniki, no bo jeśli chodzi o śmieci, stan przetwarzania jest niewystarczający, więcej korzystają z wysypiska, ale z tego co pamiętam, to centrum recyklingu, jak widzicie, nie należy do najtańszych, więc to też nie jest tak, jakbyśmy sobie chcieli. Jak to wygląda w ogóle tutaj ze strażą pożarną? Stacja straży pożarnej. Okej, okay. I lądowisko dla helikopterów kosztuje 1 200 000, a tu 120 remiza. Różnica jednak jest spora. Ale zagrożenia pożarem jako tako nie ma. No troszkę jest przy porcie, to znowu już byśmy musieli pewnie, moi drodzy, zrobić tę samą sytuację. Że skoro tam daliśmy komisariat, to tu też damy remizę. Żeby nam nic się tutaj nie paliło. Dobrze. Powinno być za chwilę ładnie na zielono. Co jeszcze tutaj może nam brakować? Z prądem jest ok. Czy coś tu się dzieje? Czy to można gdzieś coś sprawdzić? Jakieś dane? Skuteczność 112%, chociaż nie widzę. A, tutaj pokazuje maszyny. Magazynowanie, aha, czyli jest dużo magazynowanych rzeczy. Chemikalia, tekstylia.
Ale bo ja tu coś rozbudowałem chyba, czy nie? Nie, ale ma miejsce w magazynach, więc spoko. A, pociągi. Tylko, że my pociągów tutaj, moi drodzy, też nie podepniemy, bo nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ja tu nie widzę nigdzie torów kolejowych. Jedynie z samolotem możemy lecieć, ale to musimy mocno zacząć na plus wychodzić. To jest jakaś opłata parkingowa. Patrzcie, moi drodzy, a co będziemy się... Kochani, co będziemy się szczypać, nie? I tu na pewno postój taksówek musiałby się znaleźć. Już nie wiem, nie chciałbym... Tak nie można za bardzo. Nie chciałbym, wiecie, już może od razu... coś tu nie pykło. Wymagana droga. A co to jest tak niedroga? Coś tu się stanęło dziwnego. Ślepa uliczka. Co? Jak ślepa uliczka, jak to jest dwukierunkowa droga normalnie? I ta też jest... A, czyli my tu wyznaczyliśmy osobny pas do taksówek. Prosta dwupasmowa droga umożliwiająca ruch w jednym kierunku. No to w czym problem? No w jednym kierunku, nie rozumiem, nie? Powiem wam szczerze, że te cities mnie czasem negatywnie potrafi zaskoczyć, nie? Że nie wiem w ogóle, o co chodzi. Dobra, samochody jeżdżą, więc myślę, że jest spoko. Tu jeszcze będziemy mieli oczywiście też trochę do przerobienia z tą elektrownią geotermalną, ale to jeszcze sobie poczekamy. Musiałbym jakichś ludzi sprowadzić i nie wiem, czy trochę ludzi tutaj może przy polach nie sprowadzić, żeby, wiecie, uczestniczyli aktywnie w naszym rolnictwie. I wtedy może też tam autobus jakiś puścić. W ogóle najchętniej bym zrobił alternatywną drogę do góry, żeby to nie była jedyna droga i to zrobimy dzisiaj. To będzie taki motto tego odcinka, myślę, że na koniec. Żeby tutaj do portu jeszcze zrobić taką drugą drogę, czyli dokupimy kwadraciki i będzie po prostu trochę rozładowanie ruchu. I myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, moi drodzy. Ja myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, aby, zobaczcie, tutaj pokupić te kwadraciki. No nie wiem, mało na to nie wydam, ale też awansowaliśmy. I tak zrobimy. Tak zrobimy, zobaczcie. Ta droga w sumie miałaby być przebudowana, ale na razie nie jest. Ale tą drogę bym zrobił tutaj na granicy. Powiem wam szczerze. Tu na granicy bym zrobił tą drogę jakoś. Na pewno wtedy tutaj... Ta droga by mogła iść do góry, zobaczcie, tutaj no ta nie pójdzie, no bo tutaj tak firmy pobudowałem, ale tu jakbym się uparł, to no nawet taka pojedyncza idzie do góry, także no i właśnie, to jest minus niestety, kochani, radia, że trzeba przełączać, a nie można włączyć po prostu muzyki w grę, nie? Muzyki w grze, bo tu nam się coś ten... Dobra, ja myślę, że tak zrobimy, moi drodzy, że tutaj właśnie... Się zdziwiłem, kto tu do mnie gada, nie? Myślę, że tak możemy zrobić, słuchajcie, moi drodzy. Będzie fajny tutaj motyw, tylko nie wiem jeszcze, jak połączymy tą autostradę, w sensie... jaki rodzaj... połączenia autostradowego zastosujemy. Będzie bardzo drogi, kurczę, utrzymanie drogi, ale powiedzmy, że na tym etapie nas jako tako na to stać, także tylko będę musiał pomyśleć, jak obok tego fajnie przejść. Już nie będziemy tutaj w handel się zastanawiali, po prostu droga pójdzie centralnie przy tym i będzie taki dziwny zakrętas, ale nic z tym nie zrobimy. Na razie oczywiście o rondzie nie myślę, bo to ma tylko na razie połączyć. Zauważyliście, że ja czasem po prostu robię jakieś rzeczy tak pod wpływem spontanu. Później oczywiście
te rzeczy jak najbardziej przerabiam. No często tak robię, natomiast myślę, że to jest dobry pomysł. A to co to jest? Nie, dwa w jednym kierunku nie chcemy. Po co to komu? Na co? Do czego? Legalizować marihuany? Na po co to komu? Do czego? Jak te dwie klasyczne babcinki mówiły, moherowa. Dobra, coś tutaj byśmy wtedy właśnie mieli szansę to fajnie połączyć, a tutaj wyjścia za dużego nie mamy, bo ta droga jest beznadziejna. Jest koszmar, ale może, moi drodzy, zrobimy, nie wiem jeszcze co. Jak mam być szczery, ta elektrownia będzie też do jakiejś tam lekkiej przebudowy. Tu na pewno jakiegoś Łukensa zrobimy i to jest więcej jak pewne. I coś takiego. Jakiś czasem Łukens fajny musi wjechać. Dobra, no i tutaj ja myślę, że zrobimy to, słuchajcie, w postaci tradycyjnego mostu. Bez jakiegoś tam szczypania się i wtedy dalej ta droga pójdzie tutaj i wtedy... No zobaczymy, zobaczycie. Już mam jakiś tam pomysł na to. Nie będziemy się szczypać z jakimiś nie wiadomo czym. Po prostu zobaczcie, nad autostradą, tylko ile to jest metrów, niech ktoś mi powie. Niby 10 pokazuje. Tak, dla mnie 10 metrów to jest spoko. Zobaczcie, i wtedy to łączymy sobie centralnie z tym, tylko, no mówię, minusem jest to, że nie wykrywa i trzeba... Cały czas trzeba dbać o te rozmiary. To mi się akurat bardzo nie podoba. Jak mam być szczery. Mi się bardzo to nie podoba. I tu może w postaci nawet tych autostradowych pojedynczych, chociaż od biedy mogą być podwójne, ale czy to ma sens, to nie wiem. Po prostu tak zwykły sposób, słuchajcie, zrobimy. To jest jakiś spad kolędek, gdzie trzeba troszkę terenu wygładzić. Nie wiem, co to się tu nawyprawiało. Znaczy nawet i fajnie ta autostrada tu w środku wygląda, ale coś musimy naprawić. To inaczej, może od innej strony. Tu od granicy będziemy się z tym bawić. To tak... Tak, okej. Okay. Wiem, że to jest po prostu, wychodzi jakiś tam... O, źle zrobiłem, bo to po prostu nie z tego pasa. Czyli widzę, że... No i się zobaczcie, zepsuło się. Kurde. No i to jest właśnie minus, że nie ma Movita, nie? Że nie ma jak tego naprawić, bo Movitem byśmy cyk i już by było naprawione, a tak... Niestety trzeba się bawić. Ale co to dla nas, moi drodzy? Chodziło mi o to, że tu... Trochę tutaj może... No dobra, pauza. Dobrze, że oni tu wjeżdżają. Bardzo się cieszę. Ale jeszcze konstrukcja. Przez to jest to trochę trudne, że ten teren jest tutaj taki... Nie wiem, czy po prostu nie zrobimy, moi drodzy, to inaczej. Nie pójdziemy raczej na łatwiznę z jakimś gotowym zjazdem, bo nawet nie wiem, jaki byśmy mogli tu dać. Tam był jakiś taki z rondami czy coś. No możemy zobaczyć, zresztą ile one kosztują. Jest pytanie za 100 punktów. No 40 tysięcy to mało nie jest, ale... Co to jest, moi drodzy? I łączy autostradę. A wiecie, że to... Ale to czekajcie, to działa w jaki to sposób? Chwila, bo czegoś mi tu brakuje. W prawo nie skręcimy tym, czy jest pojedynczy. Ten z kolei... Ten z kolei też jest jakby z jednej strony wjazd. A nie, bo to wyjazdy są ukryte. Dobrze, jest wjazd. I od razu zjazd z ronda. I on leci tam. No dobrze, tylko to jest w taki sposób ukryte. Tylko to jest troszkę za duże tutaj, myślę. Nie damy rady tego w życiu tutaj. W
No, za duże, moi drodzy. To mi tu nie pasuje. Takie coś od biedy by mogło być. Na próbę możemy dać, tylko czy to będzie trybić, to nie wiem. Słuchajcie, na próbę... Na próbę damy i zobaczymy. Tylko to też nie... Trzeba ten zjazd... O ja, ten zjazd chciałem... Musiałbym pewnie kupić jeszcze jedną kratkę, bo ja to chciałem o wiele dalej dać. Te moje kombinacje... Dobra, jesteśmy na plusie, to możemy... W sumie dwie kratki trzeba będzie kupić. Nie jedną. I tak kiedyś bym kupił i tak, nie? No dobra, to wtedy można to wykasować, bo tu też chciałem wyrównać ten teren i po to w sumie to... zacząłem robić. No dobra, no słuchajcie, no... Niech będzie, że to jest ta wysokość. Bo jest. Trochę wyżej raczej jest. Większy pędzel. Tutaj może być sobie tam taka skarpa, się nic nie stanie akurat. Później będziemy gładzić, a tu teraz się robi problem, bo tu jest wysokość. A, bo to z góry idzie, dobra, moi drodzy, bo my tu góry mamy, to taka autostrada w górach. Okej, to ja muszę się i tak uwinąć szybciej z tym zjazdem, bo on mi raczej tutaj... On mi, moi drodzy, tutaj na pewno nie zatrybi. Czekajcie, dać trochę niżej. O, no tak. Dziwna muzyka jakaś. Taka, bym powiedział, za spokojna na... Da się to jakoś w ogóle zmienić? Jakaś taka... Nie wiem. Wolę tradycyjną muzykę z Cities, a nie jakieś tam nie wiadomo co. No dobrze, moi drodzy, no może ktoś powie, że jestem maruda, gdzie kto mnie zna, no to wie, że nie jestem marudą, ale jakby no sprawia mi tu wiele rzeczy takich, nie że trudność, bo jakby ogarniać to umiem, ale... Dobra, zrobimy ten mój wiadukt tak jak chciałem zrobić i tyle. Nie będziemy się bawili. Trzypasmowa autostrada, kochani. Łączymy kawałek z kawałkiem. Aha, tylko teraz tak. Nie będziemy. No mógłbym tym... No chyba, że jak już to rozwaliłem, widzowie. No dobra, czekajcie. Jak już to rozwaliłem, to może zrobimy to w stylu tego ronda. Ono wiem, że oddaje, no. Ile to ma długości, czyli 200, 212, czyli tam powiedzmy po 60, niecałe, czy 55. A takie małe? Zróbmy to porządnie, 80, a, źle. Moi drodzy, zróbmy to porządnie. 80. Szkoda, że się nakładają na siebie te cyferki. Zróbmy takie wielkie. Nie wiem, czy to dobrze, czy to niedobrze. No, jakby nie pytajcie mnie na ten moment. Ale może od razu, żeby nam się to potem nie rozdupcyło, może od razu budujmy to autostradową drogą trzypasmową. No ja ronda buduję zawsze trzypasmową, słuchajcie. Aha, dobra, sorry, nie ta opcja. Zawsze buduję ronda z trzech pasów autostrady, zawsze mi się to sprawdza. Zobaczmy. 80... To tak musi być. Niby wszędzie 80 pokazuje. Tylko kąt coś mi się tu... O!
No, nawet mi to wyszło. Mam nadzieję, że jak środek zdejmę, to się nie rozdupcy. Jak coś dołączę, to też, że się nie rozdupcy. Ale trzymajcie kciuki. No dobra, moi drodzy, to mamy to. I zobaczcie, to nam daje taki ładny komfort, że teraz możemy sobie tą autostradę nawet w tym fragmencie, słuchajcie, już myślę, że jestem gotów zaszaleć. Później najwyżej dalej. Aha, bo to jest tylko dwójka. No to czekajcie. Ojej, kto tu dwójkę wybudował? Autostradę. No zrobimy to tak. Od tamtego zjazdu, który jest, pierdykniemy cztero. Autostradę czteropasmową i to też nie bez powodu, bo po to, żeby wiecie, nasi tutaj mieszkańcy odtąd, od tego miejsca i tak. Żeby nasi mieszkańcy, moi drodzy, tą czwórką jednak jeździli i to chwycić. Tylko kurczę, wolałbym może, bo będzie ciężko taki długi odcinek wybudować. Dwie strony, no to będę musiał się mocno sprężyć, ale może się uda, trzymajcie kciuki. No, konkretnie, słuchajcie, czteropasmowa autostrada, cyk. I tutaj oni będą mieli ten komfort, że zobaczcie, polecą sobie czteropasmową autostradą. Jak port robimy, no to musimy zadbać, żeby... na 10 metrów. Tak mi się mało wydaje. Ale w sumie mogłem szybciej to podnieść i tutaj ta droga mogłaby normalnie wtedy pod... Bo ja często tak robiłem, słuchajcie, że autostrady robiłem. Że autostrady robiłem, moi drodzy, na górze, że tak powiem. Dobra, no i tu bym musiał jakoś już je... na 160 metrów. Cyk. Tu musi być trochę mniej, bo wiadomo, że... No nie wygląda, no... Ja to wszystko wiem, moi drodzy. Ja to wszystko wiem, co mam wam powiedzieć, no. Co ja wam, kochani, mam powiedzieć, no... Strasznie mi się to nie podoba, jeśli chodzi o tego typu tutaj, widzicie, te działania, które mamy. Tu nawet, widzicie, coś nie mogę za bardzo zmienić kierunku. Ale dobrze, że pokazuje komunikat, także miło mi z tego powodu. Ja bym to właśnie zawsze tak robił i wtedy tak jak zawsze to robiłem, prawda? I no wiadoma sprawa, no moi drodzy, mówitem bym sobie ładnie to ogarnął, tak? A w tym momencie, no tak, rozumiecie, że trochę jestem niezadowolony, bo tego mówita mi brakuje. Zrobimy na dwójkę. Nie ma co tego zjazdu robić, nie wiadomo jak daleko, jak długiego, to zrobimy normalnie. Dobrze, że pokazuje, chociaż że coś może się popsuć, całe szczęście. Bardzo mnie to... Bardzo mnie to cieszy, nie ukrywam. Teraz tak, ta droga... Aha, bo... Nie wiem, czy tak ona powinna iść, raczej od drugiej strony bym musiał tą drogę zrobić. Mam też tutaj pewien pomysł, pewną koncepcję, ale ona jednak musi iść w miarę równo, więc tak. I tak.
Dobrze, a tutaj też dwupasmowa droga. Cyk. Recent spikes in demand have led to temporary changes in this gada. And the future does music have and on to our main features industry. Nie jest łatwo, słuchajcie, z tą muzyką tutaj, nie jest łatwo. No, no i podobny sposób oczywiście sobie to zrobimy wtedy z drugiej strony, chociaż jakby koncepcja ronda w tym momencie jest no mało potrzebna, nawet ja bym to, słuchajcie, aha, bo ja nie mogę tego autostradową drogą zrobić, bo tak sobie pomyślałem, zrobię autostradową, ale nie, mogę, bo przecież tutaj jest zwykła droga. Mogę, wszystko mogę. Dobra, czyli to naprawdę też może być drogą autostradową podwójną zrobione. No tak. Żeby, wiecie, te ciężarówki szybko jechały tutaj. Cyk. Cyk. A tu co pokazuje? Aha, bo to do tych taksówek pokazuje. No ale ja tu raczej nie chciałbym drogi dwukierunkowej robić, bo jaki to by sens miało? Będą korki. Mogę to przerobić na drogę dwukierunkową, ale ja tu, słuchajcie, nie widzę absolutnie sensu, a szczególnie jeszcze w jedną stronę, ale zobaczmy. Do tych taksówek. Aha, no i co? No dobra, no jak to im taksówkom to nie przeszkadza, chyba że zniknęły po prostu te do taksówek. Tutaj bajery nie zniknęły, okej. No to jak im tak wygodnie, no to niech tak będzie. Czyli co, podłączyliśmy tutaj. To jakoś tam też się w miarę zaraz podłączy, myślę. Jako tako myślę, że się podłączy. Będzie to takie pierwsze tutaj skrzyżowanie, może tutaj. I wtedy ta droga wiejska, myślę, że tam gdzieś musi być podłączona. No i w zasadzie mamy, słuchajcie, wszystko popodłączane. Dajemy power play. Zobaczmy, czy narobiliśmy szkód. Tu generalnie drogi są dalej jak najbardziej zrobione. No później będziemy, wiadomo, jeszcze robili jakieś połączenie. No tutaj już bym chciał też jakieś działania podjąć. Tu się jakiś, moi drodzy, zrobił zator. Dlaczego to tak? Dlaczego? Nieładnie bardzo. Bardzo nieładnie. A, i w końcu wyjazdu nie zrobiliśmy. Widzicie, mądry jestem. Wiedziałem, że czegoś zabrakło. Oczywiście, że tak. Ale to już sobie zrobimy, ten wyjazd. Myślę, że drogą też autostradową. Cyk. Albo nawet jeszcze inaczej zrobimy. Cyk. I wtedy ta część też może być autostradowa, elegancko. Bo czemu by nie? Bo niestety nie możemy, moi drodzy, znów się może powtórzę, ale bez trafik prezydenta nie możemy zrobić ograniczeń dróg, prędkości na drogach. Zawsze te wszystkie naprawdę fajne rzeczy ustawiałem, jak prędkość, z jaką pojazdy mają się poruszać. No wszystko zawsze ręcznie ustawiałem, było z tym masa zabawy i tak mi strasznie tego brakuje. Dobra, na razie zrobiliśmy to w formie ronda. Myślę, że moje rondo lepsze niż te ich jakieś tam dziwne wynalazki. Zawsze mi się taki rodzaj ronda sprawdzał, no może nie dosłownie, bo ono jest zrobione w tej chwili. Ktoś z was powie, że nie jest super ładne. Tak, moi drodzy, ono nie jest ładne, dlatego że bez Movita nie da się. Ja dlatego też jakby czekam cały czas, aż wejdzie ten Movit, żebym mógł to wszystko popoprawiać. Uważam, że siedzenie tutaj, no nie wiem, parę godzin i
robienie tego, żeby droga była ładna i czy gra zaskoczy, jest troszkę bez sensu. Także od razu wam tu mówię, że to jest zamierzone działanie. No i cóż, to by było chyba na tyle w tym odcinku, bo no celem tego odcinka było zdecydowanie tylko i wyłącznie zrobienie tych portów, które jakoś myślę, że działają, jakoś tam trybią. Nawet mamy, zobaczcie, sporo przechowywane w porcie różnych surowców. Możemy tylko zobaczyć jeszcze w statystykach, no troszkę jest niestety minusów, jeśli chodzi o zarobki, ale mamy już, jak widać, tutaj i drewna sporo, i ropy sporo, kamienia to już w ogóle, kurczaków, marchewek może i bawełny trochę mniej, ale też coś tam jest na plusie, czyli nie ma tragedii, moi drodzy, nie ma tragedii, handel usługami, no milion zarabiamy, to nie jest jakoś super dużo, ale są dotacje, opłata za usługi to prawdopodobnie w jakimś Holender, nie wiem, bo to ciężko jest powiedzieć, czy to się liczy do podatków, czy znaczy, czy do... Aha, tu jest do... O, widzicie, opłata za usługi mamy dokładnie wykazane, czyli za parking zarabiamy 30 tysięcy, za elektryczność 123, czyli tyle eksportujemy. Opłata za wywóz odpadów, nie wiem, widocznie za służbę zdrowia, za edukację, czyli ludzie płacą za to, za transport publiczny. Eksportowany prąd, no milion zarabiamy na prądzie. I dotacje 400 tysięcy. Nie wiem za co te dotacje, ale jak dają to, czemu by nie? Zobaczmy, tu mamy jeszcze jakieś kamienie milowe i budynek z automatyczną strefą parkingową. Nie wiem, czy jest to nam aż tak potrzebne. Bardziej może elektrownię jądrową bym kupił, żeby było czyste powietrze, ale to jeszcze pewnie nie będzie nas stać, więc tu nie możemy aż tak szaleć, bo pamiętajcie, że my nie jesteśmy jeszcze na tyle bogaci. Tu prędzej bym raczej poszedł jeszcze w jakiś szpital, jeżeli miałbym coś. Może ten zakład przetwarzania, ale jak sam recykling nie należy do najtańszych, to też się boję, nie? Radioteleskop. Okej, okay, no... Tylko pewnie będzie kosztował, nie? Uniwersytet Medyczny to wszystko jest raczej drogie. No to tutaj, nie wiem, komenda policji, może... A, i Urząd Miejski, zobaczcie, bo tu jeszcze mamy tego opiekę społeczną. Odblokujemy, to jeszcze nam się Urząd Miejski odblokuje. Może nam się on... wydać, czemu by nie? I tu jeszcze powietrze. A możemy odblokować. Ale fajnie, moi drodzy. No, tramwaju nie odblokowywałem, bo po co? Także czekajcie, zobaczmy sobie, to będzie pewnie zabawa na następny odcinek, bo tu też musimy na tym, wiadomo, że zarobić, ale odblokowaliśmy, moi drodzy, samolot. Jest lotnisko, które 100 tysięcy na miesiąc kosztuje, nie jest jakieś wielkie, tylko oczywiście nie wiem, gdzie je wybudujemy, więc na razie tylko tak patrzę. Na lotnisko byłoby nas stać, ale nie pytajcie, gdzie je na razie bym wybudował. Dobra, trochę mi tu przymula, więc nie będę... No bo tak, bo tu są też góry, więc wiadomo, że... Z lotniskiem to już będzie troszkę myślę, że zabawy. Jak widzieliście, no sportem się też trochę pobawiliśmy. Są rzeczy, które troszkę jednak tego problemu, jakby nie patrzeć, sprawiają. Komfort 50, linie. No nie mamy linii, no bo gdzie tu mają linie jakieś? No nie mam jak tu linii zrobić, bo jak ja tu zrobię linię? To bym mógł zrobić stąd linię, na przykład dotąd, no ale nie stać mnie na dwa porty. Zresztą tu i tak nic nie ma, więc to jest jedyne, co bym mógł zrobić, nie? Jest to takie duże miasteczko, czy duże miasto nawet się nazywa, no tak, 27 tysięcy mieszkańców, ale no nie osiągnęliśmy jeszcze jakiegoś tam etapu, kochani, z blokami jakoś tak, jeszcze jakiś tam, no przeczucie mnie dobrze prowadziło. Jakiś tam jeszcze, słuchajcie, z tego powodu na pewno dyskomfort czuję, że...
że brakuje wielu rzeczy. Że brakuje wielu rzeczy, że nie jest to aż tak, jakbym sobie po prostu życzył, nie? Że czekam, cierpliwie czekam, no i zobaczcie, właśnie tego mi na przykład brakuje, że o, nie mogę mu bitem przesunąć, tylko muszę tutaj się jakieś dziwne wygibasy bawić, co według mnie no jest oczywiście wiadomo, że bez sensu, moi drodzy. Popatrzcie, tutaj o, tak muszę jakieś dziwne wygibasy robić. Natomiast jakąś pompę, aha, to ja już ją przerabiałem, tak? To od razu można ulepszyć. A nie wiem, czy można też ulepszyć to ze ściekami. Chwilkę, moi drodzy, gdzie my mamy te ścieki. Potem one będą i tak do przesunięcia, niech już leci ten smród tam. Ale na razie niech sobie będą. Patrzcie, można. Zmniejsza ilość zanieczyszczeń w wodzie. No, dajmy, pewnie, że tak. Jesteśmy ekologiczni. Zwiększa przepływ wody, zmniejsza ilość wydalanych ścieków. Wskaźnik uzdatniania. Nie wiem, o co chodzi, ale... ale dajemy. Jedno na próbę, moi drodzy, a reszta to oczywiście tylko to tutaj ulepszymy, żeby było. Dobra, to jak mamy teraz z wodą i ze ściekami? Ale wody nam przybyło, a ścieków wcale nie. Czyli jeszcze z jeden budynek do ścieków musiałbym, kochani, wybudować. Albo... stacja uzdatniania zużytej wody. m3 na miesiąc, czyli tyle, co te wszystkie razem wzięte. O, jakie to jest wielkie. Nie. No mój, a to co to jest? A, to jest do czerpania wody, dobra. Nie, no nas na to nie stać, moi drodzy, póki co. A to nie wiem, co to w końcu. Wskaźnik oczyszczania. No niby coś oczyszczy... no niby tutaj faktycznie oczyszcza, bo tutaj aż takie nie leci brązowe, jak na przykład tu. No na pewno chciałbym to w przyszłości wprowadzić, bo ta, wiecie, woda brązowa mnie troszeczkę denerwuje, więc zdecydowanie chciałbym to wprowadzić, ale to też w innej części. I czego mi na pewno brakuje, to tych fajnych... fajnych, kurczę, nabrzeży, które zawsze przy porcie, ja to tak fajnie robiłem. Była taka opcja, słuchajcie, w jedynce, fajnie się bawiłem tymi nabrzeżami, tam też ludzie mogli mieć alejki spacerowe i tak dalej. Ale tutaj oczywiście, moi drodzy, tego nie ma. Także co zrobisz? No, będzie, że narzekam, ale no, weź tu nie narzekaj, jak nie ma. Jak mam zrobić teraz fajnie te nabrzeża, jak nie mam z czego, nie? A fajnie tą rzekę bym sobie, słuchajcie, tak fajnie zrobił nabrzeżami. Wiecie, by było takie koryto rzeki, takie fajne nabrzeża. Ludzie by tam spacerowali. No, pomysłów bym miał masę, ale no niestety nie ma tych narzędzi w dwójce. Także minus kolejny. Ja muszę zrobić listę w ogóle tego, czego brakuje w dwójce, a co było w jedynce. I co było moim zdaniem fajne i praktyczne, bo nie mówimy o złych rzeczach. Także to tyle, moi drodzy, jeśli chodzi o budowanie statków. Zobaczymy, czy w następnym odcinku będzie my brali się za samolot, czy to jest sens, bo niby z kasy mamy sporo, ale wiecie, wchodzimy na minus i to też trzeba uważać. Czy coś rozbudujemy, żeby jeszcze więcej mieszkańców nam się wprowadziło? Może pójdziemy w jakieś właśnie bloki już, których zapotrzebowanie jest? Może jakoś, wiecie, uda mi się... tutaj może jakąś strefę z blokami zrobić, albo i tutaj... Chciałbym trochę też tego ruchu odciążyć, wiecie, nie chciałbym tu ładować kolejnych bloków, bo tu i tak się robią korki, ale na przykład część przenieść tu, zrobić kolejną drogę, też kolejne połączenie z autostradą i też trochę to tak, wiecie, wszystko jakoś odciążać. No bo też, no wiecie, no nie jest to zbyt rewelacyjnie, znaczy może nie ma tragedii, bo zobaczmy, czy po tych moich zmianach, czyli po porcie i po... no niby jest na czerwono, ale to nie jest, że jakieś są korki, bo oni po prostu parkują. Te samochody wszystkie, które tu stoją, to są parkingi na... W ogóle musiałbym ich kasować za te parkowanie. Czy my zrobiliśmy, moi drodzy, kochani, w ogóle dzielnicę? Tworzy dzielnicę. No mamy dwie dzielnice. Tutaj jest do tej.
Tu jest dzielnica, a tutaj nie ma dzielnicy, ale to sobie może też w następnym odcinku już porobimy, bo tak generalnie tam nie ma jakichś takich przepisów, które by mocno mnie jarały i to też jest rzecz, której mi, słuchajcie, na przykład brakuje. Aha, to by można powiększyć w ogóle tą dzielnicę albo zrobić tu nową, no tylko tak od połowy ulicy, no nie wiem. No zobaczcie, no, na przykład możemy gdzieś zrobić w ogóle osiedle strzeżone, tak? Także jest to jakaś opcja. Zakaz wjazdu ciężarówek, no tu nie możemy tak wszędzie, to trzeba przemyśleć. Ale jest to do zrobienia, tylko na pewno brakuje mi, widzicie, tutaj tych uchwał, no bo tam było więcej, tam było zdecydowanie więcej. Także to tyle. Do następnego odcinka. Trzymajcie się, moi drodzy. Cześć.